Szanowni Państwo, staram się, żeby było krótko. Gdy pierwszy raz odnosisz sukces, to może być przypadek. Gdy drugi raz, szczęście. Ale gdy odnosisz wiele sukcesów, to jest skutkiem Twojej pracy i wytrwałości. Szanowni Państwo, zacytowane przeze mnie niemieckie przysłowie może być mottem naszego dzisiejszego, tradycyjnego, 24 już nowotarskiego spotkania noworocznego. Jest to spotkanie ludzi tworzących i odpowiadających za teraźniejszość, ale i przyszłość miasta i Podhala. Każdy z Państwa osiągnął, ale i nadal osiąga sukcesy w swojej dziedzinie, które nie zachowuje tylko dla siebie i rodziny, ale potrafi dzielić się nimi z innymi w różnych wspólnotach i w całej społeczności lokalnej miasta i Podhala. Wszystkie te sukcesy osiągane są wielką pracą i wytrwałością, ale też dzięki dobrej współpracy i wsparciu pochodzącym z różnych stron. Stąd nie dziwi dzisiaj obecność na naszym spotkaniu wielu gości, nie tylko z miasta i Podhala, ale i z Krakowa, osoba pana marszałka Marka Sowy, pana wojewody małopolskiego Jerzego Millera, ale też i świata, o czym świadczy obecność ojca Jacka Twaroga z Argentyny, Nowotarina, od kilkunastu lat rektora polskiej misji katolickiej w Buenos Aires, ojczyźnie papieża Franciszka. To dzisiejsze spotkanie jest też dla mnie i samorządu miasta najlepszą możliwością do podziękowania Państwu za bardzo dobrą współpracę w minionym roku. Praktycznie wszędzie otrzymywaliśmy pomoc i wsparcie w sprawach miejskich, za co serdecznie dziękuję i wyrażam naszą wdzięczność. Okres bożonarodzeniowo-noworoczny to również okazja do podsumowania refleksji, jaki był ten miniony 2013 rok. Dzięki opatrzności Bożej i naszej patronce świętej Katarzynie Aleksandryjskiej miasto i naszych mieszkańców omijały wielkie klęski i kataklizmy. Był to dla miasta kolejny rok kontynuacji rozwoju poprzez realizację wielkich inwestycji przekraczających w skali roku 1/3 budżetu miasta. Duże projekty wspierane dotacjami z Unii Europejskiej były wykonywane nie tylko, aby poprawić obraz miasta, jak na przykład rynku czy parku miejskiego, ale też zapewnić podstawowe warunki życia, jeżeli chodzi o dostęp do kanalizacji, modernizację oczyszczalni ścieków, nowe studnie głębinowe czy kolejne odcinki wodociągu. Zmodernizowane ulice, inwestycje w sport i rekreację, żeby wspomnieć tylko basen, stadion piłkarski, wojska przy Haligorce, ścieżki rowerowe, dopełniają listy tych najważniejszych inwestycji, nie wspominając już o tych mniejszych. Samorząd miasta może szczycić się tym, że w latach 2009-2013 zainwestowaliśmy ogromną kwotę sięgającą 170 milionów złotych. Nigdy w historii miasta nie było tylu i tak wielkich inwestycji. To ogromny trud i wysiłek, któremu wspólnie podołaliśmy. Nie zapominaliśmy przy tym o sprawach oświaty, bo przecież dobre kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży to najlepsza inwestycja w przyszłość. Sprawy społeczne i pomoc tym, którzy jej potrzebują, zawsze były na czołowym miejscu ważności spraw w mieście, a przy tym otwarte serca i to, co z tego wypływa przedsiębiorców i innych mieszkańców miasta, pomagały nam pomagać innym. 2013 rok to rok, w którym obchodziliśmy ważne jubileusze i rocznice, żeby wymienić tylko 50-lecie koronacji cudownej figury Matki Bożej Lubmierskiej Gaźliny Podhala, 80-lecie klubu sportowego Podhale Nowy Targ, 85-lecie koła nr 2 imienia Władysława Orkana w Związku Podhala w Ameryce Północnej w Chicago, 140-lecie urodzin generała Andrzeja Galicy, 100-lecie urodzin Jadwigi Apostoł Staniszewskiej, 50-lecie święceń kapłańskich księdza prałata Mieczysława Łukaszczyka, 30-lecie organizowanych przez parafię Świętego Serca Pana Jezusa i środowiska Cześć Kościoła Etnicznej Gości na Podhalu, 30-lecie dziecięcego zespołu góralskiego Mali Szwabni, 35-lecie nowotarskiego koła Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, 50. Salon Poezji w Nowym Targu i 15-lecie konkursu na najpiękniejszy ogródek imienia Adama Wolny. Nie brakowało też jak co roku sukcesów sportowców z Nowego Targu.
Tadeusz Łażysiak, popularny Teddy, zdobyciem kolejnych tytułów Mistrza Świata i Mistrza Ameryki w Super Enduro, potwierdził swoją supremację w tej dyscyplinie sportu. Rozwija się talent naszego skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego, który zdobył wraz z drużyną brązowy medal Mistrza Świata w Pedalce we Włoszech. Rozwija się nadal w ubiegłym roku nasza podhalańska Alma Mater z nowym rektorem, panem profesorem Iwonem Grysem. Jest to bardzo ważna sprawa dla miasta i regionu, dlatego miasto wspiera na różne sposoby rozwój naszej podhalańskiej wyższej. Długo można by jeszcze mówić o osiągnięciach nowotarzan w różnych dziedzinach życia. Z powodów czasowych nie da się ich wszystkich nawet wymienić, ale wszystkim, którzy je osiągnęli, serdecznie gratuluję. Dziękuję za najlepszą promocję miasta. Wszystkie są co roku wymieniane i pokazywane nie tylko w mediach, ale też w almanachu na notarskim. W minionym roku odeszło od nas do wieczności wiele osób, które dobrze służyły miastu, mieszkańcom miasta i Podhala. Wśród nich były m.in. świętej pamięci Anna Hajnos, zasłużona dla ruchu ludowego i pomocy społecznej, oraz świętej pamięci Maria Staszel, zasłużona dla kultury regionu, Związku Podhala i zespołu Marii Ćwarni, który była współzałożycielką. Cześć ich pamięci. Jak to w życiu bywa, nie wszystko się też w życiu miasta udawało. Żeby powiedzieć tylko i wspomnieć o zanieczyszczeniu powietrza w niektórych rejonach miasta, tragicznych wydarzeniach Andrzejkowej Nocy w Rynku, ale to tylko potwierdza, że jest nadal nad czym pracować i rozwiązywać kolejne problemy. Jako doświadczony samorządowiec, ale też człowiek stąpający twardo po ziemi, zdaję sobie sprawę, że i u nas nie brakuje takich, którzy widzą niektóre sprawy inaczej, różnie od naszego spojrzenia. Jest to dla mnie naturalne, a wiem też, że staranie się o przypodobanie się wszystkim nie ma nie tylko sensu, ale i spotkało się z ostrym, chrystusowym skarceniem słowami z Ewangelii według świętego Łukasza. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. My raczej starajmy się nadal robić swoje, to co służy społeczności lokalnej, miastu i Podhalu. Do życzeń, które w tym szczególnym okresie otrzymujemy i które składamy innym, dołączam i te miejskie, abyśmy potrafili dobrze przeżyć nowy 2014 rok, a każdy dzień był dla nas takim, który przynosi satysfakcję, radość, ale też nadzieję, że czyniąc dobrze, jesteśmy na właściwej drodze i idziemy w dobrym kierunku. Wszystkim życzę szczęść Boże, szczęśliwego nowego roku, szczęśliwego nowego targu. Dziękuję bardzo.